Cześć, pora na literkę V w naszym alfabecie. Tak, V jak VR. VR, czyli Modne. Virtual Reality, Tak, czy tam. wszyscy teraz VR, modne, fancy i w ogóle. Nie, VR już nie, teraz jest ten AR, no tak, to jakby się łączy AR. jedno z drugim. Dobra, to na szybko wyjaśnimy, co to jest. Virtual Reality, czyli rzeczywistość wirtualna, czyli w skrócie wszystko jest tworzone sztucznie. Augmented Reality, czyli AR. Rzeczywistość rozszerzona, czyli na to, co my widzimy, co nas otacza, nakładany jest cyfrowy obraz. VR-a, tak? Dokładnie. Dlatego to się poniekąd łączy, ale tak naprawdę, czy ten VR to jest taka rewolucja? Dla mnie nie. Wiesz co? Zależy jak patrzeć. Przede wszystkim to jest, nie wiem, jak dobrze liczę, to chyba trzecie podejście do VR-a, bo Dokładnie. Pierwsze to było w latach 90. Już. Już, tak. Wtedy były takie hełmy wielkie VR-owe. To szał robiło, dopóki się nie okazało, że po pół godzinie w tym hełmie to wszyscy mają dosyć serdecznie. No, dokładnie. I że użyteczność tego, oprócz tego, że wow, ale fajne, to... Tak, to jest jaranko na początku, tak. A potem przechodzi. I potem przechodzi. No oczywiście, no trzeba pamiętać, że lata 90., więc te wyświetlacze w tych hełmach dokładnie, no. Kiepskie i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, historia VR w rzeczywistości wirtualnej bardzo mocno przypomina historię kina trójwymiarowego, które po prostu przychodzi i odchodzi. I wraca tak, co jakiś czas, i tak ulepszone. Już któryś raz, tak? I jakoś do tej pory się nie przyjęło. Czy tym razem się przyjmie? Ja osobiście mam taką teorię, że to jest przedostatnia nieudana próba. To znaczy, to się kiedyś przyjmie, bo musi. Natomiast jeszcze... Natomiast czy jeszcze. Ta generacja to już jest ta, która się przyjmie? Według mnie jeszcze nie, ale mogę się mylić. Wiecie, no... Były już podejścia, żeby VR był w telefonach. Najpierw Samsung proponował, między innymi Samsung, bo była moda w ogóle na te cardboardy i tak dalej, ale były gogle. Samsungowi chyba w sumie wyszły najlepiej, gdzie wkładało się kompatybilnego smartfona. Smartfon robił za wyświetlacz w tych goglach. Jakoś to działało, tylko wówczas mam wrażenie, że trochę chyba brakło kontentu i pomysłu na to. No teraz jakby naturalnym następcą jest to, co proponuje HTC. Też mamy gogle. HTC bardzo silnie poszło w VR, nie wiedzieć czemu. Ale to nadal to... Kurczę, moim zdaniem to jeszcze nie jest to. Znaczy wiesz co? Jest zupełnie inna jakość, jeżeli użyjesz specjalizowanych tak, gogli ale VR, to znowu... na przykład. Jesteś, mety, tak, czy... ale to jesteś uwiązany kabelkiem na przykład, nie? I musisz mieć odpowiednio też mocny komputer przeważnie. No nie, akurat te Zuckerbergowe no. To są samodzielne, możesz no tak, tego no, używać no, samodzielnie. Nie jest to. Powiem ci tak, AR w odróżnieniu od VR eliminuje jeden podstawowy problem, czyli że błędnik ci nie głupi. No tak. Dokładnie. Bo w wypadku rzeczywistości całkowicie wirtualnej to po prostu Obcinamy. Następowało to, co następuje, ten sam efekt, który następuje w wypadku choroby morskiej. Czyli po prostu to, co widzą oczy, nie zgadza się z tym, co mówi nam co nasz umysł równowagi. I dlatego ludzie po prostu potem rozmawiają z kiblem. Tak? I dokładnie ten sam efekt następował w wypadku takiego pełnego VR-a, gdzie jesteśmy odcinani. W wypadku AR-a tego efektu nie ma. Ja trochę miałem te gogle Da się z tym pracować. Czy to już jest to? Ja uważam, że jeszcze nie, ale wiesz, mogę się mylić. To jest to w pewnych bardzo hermetycznych zastosowaniach, bo oczywiście w przemyśle może się to sprawdzić, chociażby do zdalnego sterowania robotami. Wojsko mocno w tym. Wojsko, tak, architekci, budowlańcy, wszelkiego tego rodzaju, gdzie tam czasem trzeba zajrzeć gdzieś, gdzie niekoniecznie chcielibyśmy pójść. To okej. Okay. Ale to są bardzo hermetyczne. Natomiast takie czysto komercyjne, mega popularne, żeby to się stało, to jeszcze będzie, nie jest wiesz co, tu będzie problem z kontentem. Dokładnie. Bo dopóki nie powstanie... No, programiści się będą musieli nauczyć tworzenia kontentu pod to. Ja widziałem te przykładowe gierki, które były pod to zrobione. No to one takie trochę biedne są jednak mimo wszystko. Dokładnie. A kontent to jest podstawa, bo słuchajcie, przykłady z przeszłości, chociażby VHS, czyli standard zapisu obrazu na kasetach magnetycznych, no pokazują, że nie zawsze najlepsze rozwiązanie wygrywa, bo akurat były wówczas lepsze, a wygrywa to, na który jest kontent. Taka anegdotka. Wiecie, dlaczego VHS się tak dobrze przyjął? Bo erotyka na nim szła. Po prostu branża porno w to weszła i tak się spopularyzowały te kasety, które wcale nie były najlepsze, bo były za duże, oferowały gorszą jakość obrazu niż konkurencyjne formaty i tak dalej. I tak samo może być z VR-em. Wygra ten, kto zaproponuje najlepszy kontent, a nawet wiesz co, erotyki jeszcze też chyba nie weszły, chociaż
nie śledzę aż tak bardzo tego rynku, ale no myślę, że jakby dziwne. Weszło, to by zażarło, nie? Ja myślę, że właśnie to, że nie weszła branża porno, to znaczy, że to się jeszcze nie jest ten moment. Wiesz, no w sumie to ma sens, co mówisz. Pytanie kura czy jajko, to znaczy czy wejście branży porno spowoduje, że VR wejdzie do naszego świata, czy odwrotnie, jeżeli VR wejdzie do naszego świata, to branża porno to wyczuje i tam pójdzie. Nieważne, jeżeli jej tam nie ma, to chyba jeszcze to nie jest ten moment. To chyba nie jest to. Natomiast to, co mówiłeś o kontencie, no słuchaj, mnie się przypominają radosne lata 80., kiedy komputerów domowych było na pęczki i każda firma sobie wymyślała coś swojego. Mm-hmm. Oczywiście to wszystko było niezgodne jedno z drugim, bo nie mogło być. I tak naprawdę o tym, który komputer jest lepszy, nie decydowało to, czy on jest lepszy technicznie, tylko to, czy są fajniejsze gierki na niego, nie? Także wiecie, może to właśnie sprawia, że ten VR tak słabo żre, ale... Tak naprawdę, co wam chcieliśmy przekazać, że VR jest, istnieje, można go mieć na smartfonie, czym on jest tak naprawdę i że AR, czy Augmented Reality, to jest, można powiedzieć, odmiana VR-a z elementami naszej prawdziwej rzeczywistości. Tak lub odwrotnie, czyli nasza rzeczywistość no, z elementami i, VR-a. I od AR-a łeb mniej boli. Tak, ja, tak jakbyście chcieli się tym pobawić, to lepiej korzystajcie z rzeczywistości rozszerzonej. Może wtedy nie rzucicie pawia. I tego wam życzymy oczywiście i zapraszamy na kolejną literkę. Cześć.